Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy. Wszystko, co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki. Tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. Jonasz Burak, Telewizja Podhale, kłaniam się nisko, a przed nami mecz pomiędzy drużynami Tatryski Podhale, Nowy Targ, a Ciarko PBS Bank STS Sanok. Zaczniemy, drodzy Państwo, od prezentacji drużyn, w jakich wystąpią w dzisiejszym meczu. Gospodarze, bramkarze Ondrej Raszka oraz Błażej Kapica, pierwsza formacja. Joni Haverinen, Oskar Jaśkiewicz, Jarmo Jokila, Krzysztof Zapoła oraz Jussi Tapio. Druga piątka, Damian Tomasik, Wołodymir Aleksiuk, Jarosław Różański, kapitan zespołu, Kasper Bryniczka oraz Patryk Wronka. Trzecia formacja, Sebastian Łabus, Robert Burgała, Damian Zarotyński, Bartłomiej Neupauer oraz Filip Wielkiewicz. Natomiast czwartą formację uzupełniać będą Mateusz Wojdyła, Maciej Sulka, Konrad Typu oraz Dawid Olchawski. Trenerami nowotarskiego Podhala są niezmiennie panowie Marek Ziętara oraz Marek Rączka. Teraz pora na drużynę gości. Bramkarze Jason Misiaen i Mateusz Skrabalak. I pierwsza piątka. Samuel Roberts, Quinn Sprul, Mike Danton, Rafał Ćwiko oraz Marcin Biały. Druga formacja. Artus Salija, Joni Tuominen, Marek Strzyżowski, Robert Kostecki oraz Sylwester Bzdyl. W trzeciej piątce będą grali następujący zawodnicy. Hubert Demkowicz, Bogusław Rąpała, Zolt Azari, Mateusz Wilusz oraz Natan Śliwiński. A do dyspozycji trenera Tomasza Demkowicza pozostaje jeszcze młodzieżowiec Kamil Olearczyk. A zatem, drodzy Państwo, tak jak już wspomniałem, dzisiaj mecz pomiędzy drużynami Tatryski Podhale Nowy Targ, a Ciarko PBS Bank STS Sanok. Obydwie drużyny już gotowe do rozpoczęcia tych zmagań sportowych. Sędzia główny pan Paweł Breska również teraz będzie rzucał krążek i rozpoczynał to spotkanie. No i właśnie tak się stało. Co do trójki sędziowskiej, to oprócz głównego pana Pawła Breskę na liniach asystować będą mu Sebastian Adamoszek oraz Dariusz Pobożniak. I już nam mecz rozpoczął się tutaj na dobre. Sanoczanie. Biały. Wstrzelenie krążka w okolice bramki Raszki. Jest tam Danton. Rollingiem po bandzie próbował znaleźć Białego. Podhale przejmuje szybko krążek. Jokila do przodu, nie opanował tego Tapio. Sprul. Quinn Sprul przy krążku. I ciągle Sanoczanie. Roberts
sygnalizuje, że jest wolny i właśnie do niego dociera to podanie. Roberts teraz na drugą stronę do Kosteckiego. Wrzucenie krążka przez Robertsa. Gwizdek sędziego i pierwszy spalony w tym meczu. I tak, jeżeli chodzi o Sanoczan, to drużyna z Podkarpacia pożegnała się z dwoma zawodnikami, Travisem Uletem oraz Benjaminem Broutem. Ale krążą tutaj w środowisku kibicowskim plotki, że nowotarskie Podhale zainteresowane jest Tonim Dalmanem, a więc zawodnikiem Ciarko PBS Bank STS-u Sanok. No zobaczymy, czy te plotki staną się tutaj prawdą. Jak na razie Dalman nie występuje w dzisiejszym meczu, ponieważ ma tam problemy z kolanem. Będzie pierwsze wykluczenie w tym meczu. Salija kontra Wielkiewicz. Trwa tam jakiś pojedynek. Sędziowie szybko tutaj przerywają te przepychanki pomiędzy Salią a Wielkiewiczem. Nie chcą dopuścić do jakichś większych tutaj utarczek między tymi dwoma zawodnikami. Chyba będzie teraz, nie wiem, czy nie podwójne wykluczenie, ale jak na razie tak. Drzwiczki jednego boksu otwarte. Salija już ląduje na ławce kar, a po stronie Podhala grzecznie tam na 120 sekund zmierza Filip Wielkiewicz. A więc po niespełna półtorej minuty gry pierwszej tercji jest obustronne wykluczenie. A na tafli zrobi się teraz troszeczkę miejsca, bowiem będziemy grali 4 na 4. Wracając tutaj do składu personalnego zespołu Sanoka, no to w dzisiejszym meczu również w protokole i na lodzie występuje nowy nabytek Zsolt Azari. 29-letni węgierski napastnik występował do tej pory w drużynie Dunaj Varos i zdobył w tym sezonie 22 punkty za 9 bramek oraz 13 asyst. No wydaje się to dosyć solidny zawodnik i będzie to wzmocnienie dla drużyny z Podkarpacia bez wątpliwie. Tam jeszcze więc zgoła tutaj zmienia nam się sytuacja. Nowotarskie Podhale, z tego co widzę, będzie grało z przewagą jednego zawodnika. A więc to Szarotki będą teraz przed szansą otwarcia wyniku tego spotkania. No i właśnie teraz Aleksiuk strzał prosto tutaj w łyżwy jednego z Sanoczan. Konkretnie Natana Śliwińskiego. Śliwiński ekspediuje krążek z własnej tercji i kradnie cenne sekundy. I już Podhale. Wronka. Wronka do Różańskiego. Patryk Wronka z powrotem w posiadanie krążka. Nagranie przez bramkę. Uwaga, groźna sytuacja przed tutaj była i mogło tutaj Podhale już wyjść na prowadzenie. Ale Sanoczanie nie dopuścili tutaj do tego, ażeby utracić pierwszego gola. Zapała. Zapała dynamicznie wprowadza krążek. Z powrotem krążek do Zapały. Jest tam Tapio, Jussi Tapio, wycofanie na niebieską do Haverina i oni Haverinen strzela, ale prosto dobrze tutaj interweniującego Misiaena. No jakieś tam przepychanki, utarczki, no nerwowo zaczyna nam się to dzisiejsze spotkanie, ten dzisiejszy mecz. A to dopiero początek, aż strach myśleć, co będzie w dalszej części tego spotkania. No teraz pięciu po stronie Sanoka, sędzia nie przerywa gry, chyba będzie kara, no powinna być kara, bo przecież Sanok grał w liczebnym osłabieniu. No dużo teraz chaosu na lodzie, przeraźliwe gwizdy kibiców. No, sędzia teraz główny, pan Paweł Breskę, podjechał pod boks Sanoczan. No, ale nie ma kolejnego wykluczenia
dla drużyny gości. Zapała, wygrany Bulik, Haverinen. Jokila, Jokila przy krążku. Jussi Tapio. Tapio rozgląda się, komu by tutaj nagrać krążek, a uwaga, jest sygnalizowana kolejna kara. Raszka zjechał już do boksu. Uwaga, strzał i gol! Pierwszy gol w tym spotkaniu. Oskar Jaśkiewicz, zdaje mi się, był tym, który wpakował krążek do bramki Michaela, a więc jedna kara tutaj w tej chwili się anulowała. Raszka zjechał do boksu, wjechał szósty zawodnik po stronie nowotarskiego Podhala. Trzy minuty gry w pierwszej tercji za nami i jest 1-0 dla nowotarskiego Podhala. No ciekaw jestem, jak teraz sędziowie zinterpretują to, czy będzie tam ta kara naliczana, czy będzie jeszcze nowotarskie Podhale grało w przewadze. Raszka już zdołał zjechać do swojego boksu. A pierwsza kara nałożona na Sanoczan jeszcze trwała. Teraz właśnie sędziowie rozmawiają tutaj w okolicach sekretariatu. Ustalają właśnie, jakby to dalej miało być. Nowotarżanie na razie w piątkę. A co jeśli chodzi o Sanoczan? Teraz właśnie pan Paweł Breskie podjechał do Tomasza Demkowicza, ażeby wytłumaczyć mu tutaj, co postanawia. No już teraz właśnie chyba zapadła ta decyzja. Drzwiczki do boksu ławki kar Sanoczan otwarte. No i teraz właśnie dwie karne minuty palą się po stronie gości, a więc nowotarżanie, dwie minuty. Kolejne dwie minuty będą grali w liczebnej przewadze. A na ławce kar wylądował teraz Samuel Roberts. No od razu też wzmógł się doping na Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Kibice od razu tutaj zadowoleni z takiego obrotu spraw. A uwaga, teraz Podhale będzie rozgrywało kolejną grę w przewadze. Wronka. Wronka do Neupauera. Neupauer na niebieską, do Łabuza. Łabuz zamarkował strzał, z powrotem odgrywa do Neupauera. Neupauer do Wronki. Wronka z powrotem do Neupauera. Łabuz. Wronka, nagranie, uwaga, strzał! Doskonale teraz, w doskonałej sytuacji znalazł się Mrugała, ale równie dobrze ten strzał wybronił Jason Michaen. 41 sekund upłynęło z kary Robertsa. 16 minut 24 sekundy to czas, jaki pozostaje do zakończenia pierwszej odsłony. Jak na razie wynik 1-0 dla nowotarskiego Podhala. No ale czy ciągle nowotarzanie przed szansą zdobycia drugiego gola. No, rozgrywają przewagę. Różański zostawia krążek w rące. Z powrotem do Różańskiego. Ten do Aleksiuka. Wronka. Odegrał do Różańskiego. Różański. Wycofanie na niebieską. Aleksiuk strzał. Dobrze teraz parkanem. Ale jeszcze Tomasik utrzymuje krążek w tercji obronnej Sanoka. Bryniczka do Wronki. Patryk Wronka. Uwaga, Bryniczka. Próba strzału, ale nie udaje się to Kasperowi Bryniczce. Tomasik, strzał. Gdzieś tam odbity od łyżwy któregoś z zawodników. Różański do Wronki. Wronka z powrotem do Bryniczki. Teraz wymieniają się nowotarżanie ładnie pozycjami. Aleksiuk. Aleksiuk nie ma z czego oddać, więc z powrotem do Różańskiego. Różański strzał i broni Michaen. No troszeczkę za mało tutaj strzałów w wykonaniu nowotarżan w tej grze w przewadze. A do końca tej gry jeszcze 15 sekund.
Zapała wygrywa wznowienie, już krążek wędruje do Haverinena. Haverinen do Jokili, Jokila ma trochę miejsca, Finn, ale oddaje krążek do Tapie. Uwaga, strzał, duże zamieszanie. Sanoczanią uda się chyba wystrzelić krążek, ale jeszcze jest tam Zapała, ambitnie walczy ten zawodnik o gumę. Teraz dopiero Sanoczanie w pełnym zastawieniu i próba wyprowadzenia przez gości kontry, ale nie udaje im się ta sztuka. Jokila, Jokila teraz opanował gumę. Jokila dobrze teraz zaasekurował ćwikła, ale jeszcze Nowotarżanie utrzymują krążek w tercji obrony. Nie poławał się w tym wszystkim Tapio, ale teraz dobrze Jussi Tapio pognał za tym krążkiem. Teraz dużo takich bilardowych zagrań. Wystrzelenie krążka i co? Czy będzie kara? Chyba nie, bo ten krążek gdzieś tam zrykoszetowany po kiju któregoś z zawodników, a więc gra będzie ciągle toczyć się w składach 5 na 5. 14 minut i 37 sekund to czas, jaki pozostaje do zakończenia pierwszej tercji spotkania. Wynik ciągle 1-0 po bramce Oskara Jaśkiewicza. Łabuz tam popędził za krążkiem, ale nie zdołał opanować go popularny Łabi i będziemy mieli uwolnienia. No jeżeli chodzi o drużynę z Sanoka, to warto też zaznaczyć, że są tam niejako problemy z trenerem. Kari Rauhanen wyjechał do Finlandii. No tłumaczy to względami rodzinnymi, ale tutaj są również spekulacje takie, że miałby on już nie prowadzić drużyny z Podkarpacia. No w dzisiejszym meczu prowadzi ją Tomasz Demkowicz. Uwaga, strzał! Broni strzał Śliwińskiego Raszka. Podhale, nie udało im się wyjść z kontrą. No może teraz. Zarotyński, nagranie przed bramkę. Uwaga, dobrze tam powalczył Olchowski. Teraz rzucenie na bandę, będzie kara, tak jest, już wysoko uniesiona ręka sędziego i kolejne wykluczenie dla Sanoczan. A więc tutaj przyjezdni zbierają karę za karą, a tym razem kto? No znowu Samuel Roberts dopuścił się tego faulu i kolejne 2 minuty Nowotarżanie zagrają z przewagą jednego zawodnika. No jak na razie dopiero jedną z przewag Nowotarżanom udało się wykorzystać owocnie na tyle, żeby właśnie zdobyć gola. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Wstrzenie krążka. No Raszka teraz tak dosyć ryzykownie, ale nie popełnił czeski bramkarz Barwach Podhala błędu. Różański, prowadzenie krążka. Był tam Tomasik. No Tomasik obrońca, ale ostatnio rozstrzelał się tutaj w Podhalu ten chłopak. Wronka właśnie na niebieską do Tomasika. Tomasik strzał po rykoszycie po kiju białego i krążek ląduje na siatce okalającej bandę. 24 sekundy upłynęły z kary Robertsa. No Podhale tutaj nie zagroziło, nie zdołało zagrozić Sanockiej bramce, no ale mają Nowotarżanie na to jeszcze minutę i 25 sekund. Rąpała, wystrzelenie krążka. Nowotarżanie muszą tutaj wyjechać z tercji obronnej. Sanoczanie tym razem wystrzeliwują gumę. Marek Strzyżowski, popularny fryzjer, pofatygował się tam za tym krążkiem. Jokila, o, teraz jeden z zawodników zgubił kija, był to Zapała, ale już wszystko w porządku. Popularny Kazek już w posiadaniu swojego kija. Nowotarżanie nie potrafią na razie wjechać w tercję obronną Sanoczan i założyć okojowego zamka. No może teraz Jokila, Jarmo Jokila, Jokila w świetnej sytuacji. No próbował teraz na pamięć zostawiać Jokila krążek Jussiemu Tapio, ale Tapio nie znalazł się tam, gdzie powinien i Sanoczanie wystrzelił on krążek. ...23 sekundy i z ławki kar powróci Roberts.
Neupauer ładnie teraz próbował znaleźć tym podaniem Zarotyńskiego, ale nie dotarło to podanie do adresata. Łabuś na drugą stronę Dąbrugały. Wielkiewicz, próba przedzierania się i właśnie teraz Roberts wskakuje na lód, a zatem kolejna gra w przewadze niewykorzystana przez nowotarskie szarotki. Ostatnie swoje spotkania obydwie drużyny przegrały. Nowotarskie Podhale w Krakowie uległo tamtejszej Komarch Krakowi 4-6, natomiast Sanok no, mógł sobie tam pluć w brodę, bo praktycznie przegrał wygrany mecz. W rzutach karnych 5-6 z JK HGKS-em Jastrzębie, a przecież Sanoczanie prowadzili 5-1. Uwaga, groźny teraz strzał w wykonaniu Wojdyły. Obydwie drużyny w pełnym zestawieniu. I teraz Sanoczanie przy krążku. Danton. Mike Danton ogranicza się tylko do wrzucenia krążka. Ale cała akcja kończy się tutaj na spalonym. Oj, będzie... Kara dla Mike'a Dantona. Mike Danton nie może się tutaj pogodzić z decyzją sędziego, no ale kolejny raz no, to Nowotarczanie zagrają w przewadze 5-4. Dużo tych kar po stronie gości w tym spotkaniu. No nie pomaga im to na pewno, ponieważ no, w takiej granie, w takiej grze, w osłabieniu może spowodować to, że szybko można stracić gola. No zobaczymy, jak teraz Nowotarżanie wykorzystają tą grę w przewadze. Haverinen. Haverinen do Tapio. Tapio dynamicznie tutaj próbował wprowadzić krążek, ale na posterunku był tam biały. Kolejny raz Joni Haverinen. Haverinen, teraz on dynamicznie wjeżdża z krążkiem, zostawia krążek Zapale. Zapała teraz uspokaja trochę grę, będzie chciał tutaj założyć hokejowy zamek, strzał. No ni to taki strzał, ni to wrzutka na bramkę Misiaena. A tam pod bramką znowu coś iskrzy, tym razem między Jaśkiewiczem a Białym. Minuta i 22 sekundy, to jeszcze czas, jaki pozostał Dantonowi do odsiedzenia swojej kary. No, jak na razie ta gra w przewadze tutaj Podhalu wybitnie nie idzie. No i właśnie na potwierdzenie moich słów Sanoczanie kolejny raz ekspedują gumę z własnej tercji i szarotki na nowo muszą konstruować akcję ofensywną. Bryniczka. Starcie przy bandzie. Tomasik traci krążek i będzie kara. Tym razem dla Damiana Tomasika. Tak jest, Tomasik już świadom tego, co popełnił, jaki błąd zrobił i tym razem Damian Tomasik powędrował na ławkę kar. Przez 45 sekund obydwie drużyny w zestawieniu 4-4, a potem to Sanoczanie zagrają minutę i 15 sekund przewagą jednego zawodnika. Uwaga, strzał. Tu ominien. Popisał się pięknym strzałem, ale jeszcze mam wrażenie lepszą obroną Ondrej Raszka. Wznowienie tym razem dla Podhala. Łabuś. Łabuś do Mrugały. Mrugała z powrotem do Łabuza.
Łabus ogranicza się do wstrzelenia krążka. Krążek gdzieś tam ugrzązł na niebieskiej linii. Tuominen za bramką. Tuominen wstrzelnie krążka, Kostecki. Co prawda gramy 4 na 4, no ale teraz wydaje się, że Sanoczanie założyli hokejowy zamek. Właśnie teraz Danton wraca z ławki kar i teraz to właśnie goście z Podkarpacia zagrają z przewagą jednego zawodnika równo przez jedną minutę. A więc też dobra okazja ku temu, ażeby przy jezdnim mogli tutaj zdobyć wyrównującego gola. Ale czy powiedzie im się ta sztuka? No przekonamy się. Jaśkiewicz oddala krążek i zagrożenie od własnej bramki nie pozwala tutaj Sanoczanom na wjazd i założenie hokejowego zamka. Biały. Haverinen do Jaśkiewicza. Jaśkiewicz kolejny raz wystrzeliwuje krążek z własnej tercji. 12 sekund i Tomasik powróci tutaj na lód. Roberts. Roberts do Białego. Biały ogranicza się tylko do wstrzelenia krążka. Bryniczka. Ale Sanoczanie na posterunku. Uwaga, może być groźna sytuacja, no ale nie połapał się w tym wszystkim Bryniczka. Neupauer, Bartłomiej Neupauer przewracany tam, ale tak jest. Sędzia odgwiżdża teraz kolejną karę za zahaczanie. Któż tym razem po stronie Sanoka zasiądzie na najbliższe 120 sekund? Robert Kostecki. Wznowienie dla Podhala. Nowotarżanie będą próbowali założyć hokejowy zamek, ale nie tym razem. Mrugała teraz przepuszcza ten krążek, korzysta z tego ćwikła. I teraz Szarotki będą próbowały założyć hokejowy zamek. Uwaga, strzał. Gdzie jest krążek? No misja N. Nie do końca pewny swojej interwencji, ale ostatecznie golkiper z Podkarpacia nie dopuszcza do tego, ażeby na tablicy świetlnej po stronie gospodarzy zapaliła się dwójka. Jokila. Jokila na niebieską do Haverinena. Joni Haverinen z powrotem do Jokili. Jarmo Jokila teraz rozgrywa krążek. Haverinen sygnalizuje, że jest tutaj wolny. Jaśkiewicz z powrotem do Jokili. Wymieniają się tutaj teraz nowotarżanie ładnie pozycjami. Tapio. Tapio do Haverinena. Haverinen strzelenie krążka. No dobra teraz próba w wykonaniu fińskiego defensora w barwach nowotarskiego Podhala, ale nie kończy się tą zdobyciem bramki. Jeszcze nowotarżanie. Zapała. Zapała do Jokili. Haverinen zupełnie wolny, niepilnowany na niebieskiej. Właśnie teraz wędruje do niego guma. Uwaga, kolejne wstrzelenie, ale nie był zasłaniany w tej sytuacji Missiaen i bez problemu tutaj wyłapuje strzał Joniego Haverinena. 44 sekundy to czas, jaki pozostaje nowotarskiemu Podhalu gry w przewadze. Natomiast do końca pierwszej odsłony
6 minut i 17 sekund. Danton. Danton. Próbował teraz solowej akcji Michael Danton, ale tutaj nie przyniosła ona żadnego wymiernego efektu w postaci bramki dla Sanoka. Jeszcze 12 sekund, Nowotarżanie grają w przewadze. No nie kleją się te gry w przewadze dzisiaj podopiecznym Marka Ziętary, no to widać gołym okiem. A mieli ich już tutaj w tej pierwszej tercji spotkania trochę. Wykorzystali na razie jedną. Wojdyła, teraz Wojdyła ograny przez Robertsa. I teraz uwolnienie. Po stronie nowotarskiego Podhala przypomnę również braki kadrowe. Nie ma ciągle Dariusza Gruszki oraz Mateusza Michalskiego. No Michalskiego nie będzie przez tutaj dłuższy okres czasu. Niewątpliwie duża to strata dla nowotarskiego Podhala, bo ostatnimi czasy ten zawodnik radził sobie całkiem nieźle i był bardzo bramkostrzelny. Uwaga, strzał. Raszka wypluwa teraz przed siebie krążek. Dobra, to była teraz próba w wykonaniu Sanoka. No i właśnie, jeszcze Sanoczanie pobudzeni teraz tą akcją. Śliwiński strzał. Raszka w tej sytuacji również bezbłędny. No i teraz rozmyślny, spalony, nowy nabytek Sanoczan. Azari. Niepotrzebnie teraz tutaj nie było takiej potrzeby, żeby atakował ten krążek, no ale pokusił się właśnie o to ten Węgier. No i w rezultacie gra przenosi się pod bramkę Sanoczan. Strzał, no bardzo ładny, kąśliwy strzał, tym razem w wykonaniu Mrugały, ale na posterunku Misiaen. Jeszcze Zarotyński, nie opanował ten młody zawodnik barwak Podhala krążka i już w odpowiedzi Sanoczanie, ale i ten atak spacyfikowany przez obronę Podhala. Zarotyński teraz przyjął sobie krążek zbyt wysoko uniesionym kijem i gra przeniesie się pod bramkę Ondreja Raszki. Wznowienie dla Sanoczan, Tuominen. Tuominen rollingiem po bandzie. I kontra teraz w wykonaniu Podhala. Jokila, Jarmo Jokila, nagranie przed bramkę. Próba to była nawet takiego strzału, no ale zbyt ostry to był kąt, żeby zaskoczyć tutaj Misiaena. Teraz wrzucenie krążka, pusta bramka, uwaga i gol! Jest gol, drugi gol, Krzysztof Zapała. Wykorzystał idealnie tę sytuację i nie mógł tutaj nic innego zrobić popularny Kazak, jak tylko skierować krążek właśnie do pustej bramki. A zatem na 3 minuty i 26 sekund przed końcem pierwszej odsłony spotkania nowotarskie Podhale prowadzi już 2-0. No tutaj jeszcze Kostecki próbuje dyskutować z panem Pawłem Breskę, że był tam chyba spalony w polu bramkowym. To próbuje tutaj reklamować ten zawodnik, ale nie, nic z tych rzeczy. Bramka zdobyta prawidłowo. I fakt jest taki, że na 3,5 minuty przed końcem pierwszej tercji spotkania 2-0 prowadzi Podhale.
Azari. Azari. Strzał bezpośrednio na bramkę Raszki, ale ten bezbłędnie w tej sytuacji. Śliwiński. Śliwiński teraz uwikłany w walce o krążek. Demkowicz. Demkowicz, dobre tutaj próba zagrania do przodu za Rotyński. Krążek w posiadaniu Sanoczan. 2,5 minuty to czas, jaki pozostaje do zakończenia pierwszej odsłony. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze goście z Podkarpacia pokuszą się w ramach tej pierwszej tercji o to, ażeby strzelić jakiegoś gola kontaktowego, a może wyrównać tutaj wynik spotkania. No na pewno ich na to stać, ale czy zdołają to właśnie zrobić w przeciągu tej pierwszej tercji? No zobaczymy. Zarotyński teraz dociska do Wandy Robertsa. Wojdyła rollingiem po bandzie. Dopadł tego krążka tam Zarotyński. No teraz trochę takiej szarpanej gry z jednej i z drugiej strony. Mało płynności. Danton na środku próbował znaleźć Białego, ale ten nie opanował tego podania. Roberts, uwaga, Roberts do... Uwaga, gdzie jest krążek? Duże zamieszanie, ale... Nie zdołał Ćwikła pokonać Ondrzeja Raszkę. Teraz solową akcją popisuje się Wielkiewicz. Przewraca się Filip Wielkiewicz, ale wszystko tutaj odbywa się w zgodzie z przepisami hokejowymi. Bryniczka. Jokila teraz dociskany pod bandą. Małe spięcie pomiędzy Jokilą a Sprulem. I mamy kolejne uwolnienie. Do końca pierwszej odsłony 54 sekundy. Wynik 2-0 na rzecz Nowotarskiego Podhala. Haverinen. Strzelenie krążka rollingiem po bandzie. Już pędzi za tym krążkiem Tapio. Teraz uwikłani tam zawodnicy w walce o krążek. Teraz troszeczkę więcej miejsca ma Zapała. Zapała, strzał i gol! No przymierzył teraz idealnie Krzysztof Zapała. Miał bardzo dużo czasu ten zawodnik, ażeby właśnie przymierzyć ten strzał. Zrobił to w idealny sposób i na 35 sekund przed końcem pierwszej odsłony spotkania Nowotarżanie prowadzą już 3-0. No mówiłem tutaj o tym, dywagowałem, czy Sanoczanie zdołają jakoś w ramach tej pierwszej tercji odpowiedzieć na te dwie bramki, a tu proszę, Podhale robi to Podhale i podwyższa swoje prowadzenie na 3-0. No ta trzecia bramka również tutaj pobudziła do dopingu kibiców zebranych na miejskiej hali lodowej w Nowym Targu. A dzisiaj tak patrząc, no to jest ich może około 1000. Strzał teraz Demkowicz, ale prosto w parkany Raszki. Ale jeszcze Sanoczanie, uwaga! No tym razem czujność Raszki sprawdził Mateusz Wilusz, ale i w tym przypadku czeski bramkarz w barwach Nowotarskiego Podhala okazuje się być górą. A do końca pierwszej tercji równo 13 sekund. Jeszcze Sanoczanie próbują tutaj
zdobyć jednego gola, no ale chyba nie uda im się sztuka, bowiem właśnie teraz syrena kończy pierwszą tercję spotkania. Przypomnę, 3-0 dla nowotarskiego Podhala. Trafiali raz Jaśkiewicz i dwa razy Krzysztof Zapała. Drodzy Państwo, my zapraszamy za około kwadrans na drugą tercję. Zostańcie Państwo z nami. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl.
Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy. Wszystko, co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki. Tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie. A my wracamy z powrotem na miejską halę lodową w Nowym Targu, gdzie przypomnę, po pierwszej tercji Tatry Ski Podhale prowadzi 3-0 z Ciarką PBS Bank STSM Sanok. Już obydwie drużyny gotowe tutaj do rozpoczęcia drugiej odsłony spotkania. I właśnie teraz sędzia Paweł Breskę, rzucając krążek, rozpoczął drugą tercję. Biały, dobrze teraz Biały naciskał Haverinena, ten bliski popełnienia błędu, ale już szybko tutaj Nowotarżanie wyjaśniają całą sytuację. Zapała. No Zapała będzie tutaj polował w tym spotkaniu na hat-tricka. Uwaga, strzał. Potężnie teraz właśnie Zapała, ale obok prawego słupka bramki Sanoczan. Jason Misiaen zamroził krążek i będzie wznowienie po lewej jego ręce. Sanoczanie wygrali tutaj wznowienie i właśnie oni przy krążku będą starali się skonstruować tutaj akcję ofensywną. Kostecki. Salija, wstrzelenie krążka. Walka teraz tam w okolicach bramki Ondreja Raszki. Wielkiewicz na drugą stronę do Neupauera, ale sędzia dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. Drodzy Państwo, na innych taflach lodowych w Toruniu miejscowa Nesta Mires Toruń prowadzi 2-0 z naprzodem Janów. Tychy remisują bezbramkowo u siebie 0-0 z Krakowią, natomiast JKH GKS Jastrzębie również u siebie prowadzi 2-0 z Unią Oświęcim. Uwaga, groźna teraz akcja, strzał, gdzie jest krążek? No nie był pewny tej interwencji teraz Misiaen, a tym, który próbował go w tej sytuacji pokonać, był Kasper Bryniczka. Jak na razie w przeciągu tych dwóch minut drugiej tercji spotkania taka, można powiedzieć, mała wymiana ciosów. Jedni i drudzy tutaj badają się. Jedni i drudzy dążą do tego, żeby zdobyć gola, tak jak właśnie na przykład teraz. Ostry kąt. Olchawski strzał. No teraz Olchawski był bliski pokonania sanockiego golkipera. Jeszcze tutaj Nowotarżanie. Sulka utrzymuje krążek w tercji obronnej Sanoczan. Olchawski do stypuły stupu, a teraz wściekle atakowany. Nagranie przed bramkę, teraz zamieszanie. Jeszcze tam za bramką walczą Sanoczanie o krążek. Danton nie przejął gumy. Sprul
znalazł teraz dobrze, teraz tym podaniem Kosteckiego. Kostecki, ostry kąt ponad bramką Raszki. No wydawać by się mogło, że powinno być uwolnienie, ale sędzia nie użył w tej sytuacji gwizdka. Jokila i Sulka. Jokila do Zapały. Zapała teraz dobrze do Tapio. Tapio atakowany tam wściekle. Jussi Tapio przy bandzie. W sukurs przychodzi mu Jokila, ale Sanoczanie odzyskują krążek i będą próbowali przeprowadzić tu kontrę, ale spalony w tej sytuacji. A Azari już tutaj chciał wychodzić z groźną akcją na bramkę Raszki. Mrugała. Mrugała do Łabuza. Łabuz teraz do przodu. Próbuje znaleźć Zarotyńskiego. Damian Zarotyński ładnie teraz powalczył o krążek. Jeszcze tam krążek zmierzał przed bramkę Misiaena, ale ten dla pewności, dla świętego spokoju mrozi gumę i będzie wznowienie po lewej jego ręce. Zmieniły się już wyniki na innych lodowiskach. W Bytomiu Polonia prowadzi z SMS-em U23-0. Jastrzębie u siebie prowadzi już 4-0 z Unią Oświęcim. W Tychach pierwsza bramka i Tychy prowadzą 1-0 na swoim lodzie. Natomiast bez zmian w Toruniu oraz w Nowym Targu. Danton, strzał, ale prosto tutaj łyżwy jednego z Nowotarżan. Sprul. Queen Sprul z powrotem do swojego kolegi z formacji, nie ma uwolnienia. Uwaga, Biały. No, był blisko teraz Marcin Biały zdobycia pierwszej bramki dla Sanoczan. Raszka zostawił tam trochę wolnego miejsca, odsłonił bramkę. Gdyby troszeczkę tutaj lepiej przymierzył Biały, mogło być 1-3. Wronka. Patryk Wronka przegrywa ten pojedynek o krążek. I znowu Biały. Nie miał za bardzo co zrobić z tym krążkiem Biały i ostatecznie Nowotarżanie przejmują gumę. Uwaga, gdzie jest krążek, duże zamieszanie. No i Power teraz wjechał na tą zmianę i właśnie teraz No i Power przy krążku. Sulka wymienia się teraz głową z No i Powerem. Strzał nad bramką Misiaena. Azari. Tylko ogranicza się Węgier do wstrzelenia krążka. Dobrze tam zaasekurowana niebieska linia. Duże zamieszanie przed bramką. Raszka nie jest pewny, gdzie jest krążek. Jeszcze tam Sanoczanie mocno naciskali, ale nie daje się pokonać Raszka. I będzie kara. Już zjeżdża Misiaen do swojego boksu, no ale nie zdążył tego uczynić, bo teraz sędzia Paweł Breskę gwizdkiem przerywa całe te akcje. I któż to powędruje na ławkę kar? Mateusz Wojdyła przez 120 sekund będzie odpoczywał na ławce kar i tym razem szansa przed przyjezdnymi na zdobycie swojego pierwszego gola. Danton nie opanował krążka i Zapała próbował już wychodzić tutaj z akcją. Teraz duże nieporozumienia w szeregach Sanoczan o mały włos, a jeden z zawodników Sanoka skierowałby krążek do
własnej bramki. Oczywiście, jak doskonale wszyscy Państwo wiecie, w hokeju nie ma bramek samobójczych i byłaby ona zapisana ostatniemu z drużyny przeciwnej, który dotknął krążka. A tymczasem druga kara, Krzysztof Zapała, autor dwóch trafień w dzisiejszym meczu dla Nowotarżan, ląduje teraz na ławkę kar i teraz przez minutę i 36 sekund Sanoczanie w idealnej wręcz sytuacji do tego, ażeby zdobyć tutaj pierwsze trafienie, a kto wie, nawet więcej niż jedno. Już Sanoczanie przy krążku, przeraźliwe gwizdy nowotarskich kibiców. Już skonstruowali zamek, strzał i gol, jest gol, a zatem błyskawicznie wykorzystana tutaj gra w przewadze przez Sanoczan, a tym, który skierował krążek do bramki Ondreja Raszki, był Artur Salija. A więc pierwsza bramka po stronie gości z Podkarpacia, a Podhale będzie jeszcze przez minutę i 40 sekund grało w liczebnym osłabieniu, bo przecież swoją karę odsiaduje Krzysztof Zapała. A więc już tutaj przyjezdni łapią taki, można powiedzieć, mały kontakt, jeżeli chodzi o bramki, a do końca przecież całego spotkania jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, także może tutaj mogą się tutaj sprawy, obrót spraw szybko zmienić. I Sanoczanie nie złożą tutaj szybko broni. Sprul. Queen Sprul strzał. Raszka niepewny swojej interwencji, ale ostatecznie krążek nie ląduje w jego siatce. Spalony w polu bramkowym. I gra przenosi się do tercji neutralnej. Minuta i 3 sekundy to czas, jaki pozostaje do zakończenia kary Krzysztofa Zapały. Natomiast do końca drugiej odsłony 13 minut i 14 sekund. Wznowienie dla Sanoczan. Queen Sprul. Wronka. No, Nowotarżanie mogą tutaj pokusić się o kontrę. Właśnie teraz, no i Power strzał. No, przestrzelił teraz ładnych parę centymetrów nad bramką Misiaena, ale dalej Nowotarżanie w posiadaniu krążka. Będą tutaj szanowali gumę Nowotarżanie, żeby kraść cenne sekundy z kary Krzysztofa Zapały, a do końca tej kary 35 sekund. Sprul. Do Dantona, ten jednak nie przejmuje krążka, ale jeszcze Mike Danton na drugą stronę do Sprula. Sprul wymienił się teraz pozycjami z Białym. Strzał, no potężna teraz bomba posłana z niebieskiej linii, ale obok bramki Raszki. I teraz wystrzelony krążek. A gra przeniesie się do tercji neutralnej. Krzysztof Zapała już tutaj przygotowany do wyjścia z boksu ławki kar, a do tego właśnie faktu pozostaje jeszcze 5 sekund. Tapio. Tapio próbował znaleźć tym podaniem Jokile, ale było ono zbyt słabe. I Krzysztof Zapała już melduje się tutaj na tafli lodowej, strzał obok bramki Ondreja Raszki. Tapio spróbował zostawić krążek Zapale. No, dosłownie centymetry od tego go dzieliły, ale nie udało się ostatecznie ta akcja kombinacyjna Nowotarżanom. Averinen do Jaśkiewicza. Jaśkiewicz ładnie tutaj mija rywali. Wstrzelenie krążka przez Zapałę. Kostecki.
Kostecki próbował uruchomić takim górnolotnym podaniem Ole Arczyka. Ten jednak nie zdołał przyjąć krążka, ale właśnie przy bandzie walczy ten młody zawodnik Siarko PBS-u Sanok. Bryniczka z wrąką. Bryniczka próbował zagrywać dobrze, zresztą, ale jeszcze tutaj Różański strzał. Gdzie jest krążek? Blokada, uwaga! No, teraz o dużym szczęściu mogą mówić Sanoczanie, bo mogli stracić już tutaj czwartego gola, ale właśnie tutaj przez to szczęście nie dzieje się tak. Już teraz przeprowadzają kontrę. Nagranie przed bramkę. Raszka dobrze tutaj popracował. Jest Wronka, ale Wronka w asyście dwóch obrońców osamotniony. Wronka nie miał też z czego oddać strzału. Patryk Wronka. Ćwikła. Ćwikła teraz dociśnięty przez Łabuza. Raszka. Wystrzelenie krążka przez Ondrzeja Raszkę. Wielkiewicz pędzi za tym krążkiem. Filip Wielkiewicz, ale sędzia przerywa tutaj gwizdkiem całą tę sytuację i mamy uwolnienie. 10 minut to czas, jaki pozostaje do końca drugiej odsłony spotkania. Wynik ciągle 3-1 na rzecz Nowotarskiego Podhala. No można powiedzieć, że po tym zdobytym golu przez Sanok nieco otworzyła się tutaj nam gra. Sanoczanie bardziej tutaj śmielej próbują już atakować bramkę Ondrzeja Raszki. No i oczywiście jest to dobre dla całego widowiska. Teraz Biały oberwał tam przypadkowo krążkiem w twarz, no ale nie zjeżdża do boksu ten zawodnik. No i Power. Dobrze teraz Sprul popracował w defensywie. Danton próbował znaleźć tym podaniem Danton Białego, ale Sanoczanie tutaj nie porozumieli się. Roberts, ale prosto w Mrugałę. No i Power zostawia krążek Wielkiewiczowi, ale ten nie przejmuje gumy. Już Sanoczanie, Roberts ładnie przełożył krążek. No teraz spudłował w tej sytuacji jeden z Sanoczan. Ciągle jeszcze trwa walka o gumę za bramką Raszki. Teraz wstrzelenie krążka. Już tam za gumą pędzi Roberts. Strzał prosto w Ondrzeja Raszkę. Kolejny raz. Swoich sił próbował Azari, ale tym razem Raszka bezbłędnie. A więc tak jak powiedziałem, tutaj Sanoczanie jakby pobudzeni bardziej. Próbują szybko dążyć do tego faktu, ażeby zdobyć jak najszybciej drugą i trzecią bramkę. No i muszę powiedzieć, że są tego bliscy. Spoglądam tutaj na ławki trenerskie, no bardziej chyba zdenerwowany tutaj mam wrażenie trener Demkowicz. No nie ma się mu co dziwić, przecież przegrywa jego drużyna co prawda tylko dwiema bramkami, no ale jednak przegrywa. Ale do końca całego spotkania jeszcze bardzo dużo czasu, także w hokeju dwie bramki to żadna zaliczka, więc tutaj Sanoczanie spokojnie mogą tą różnicę szybko odrobić. Kawerinen do przodu, jest Jokila. Jokila teraz na pamięć próbował znaleźć Tapio. Ten był zbyt daleki, żeby przejąć to podania. Kawerinen do Zapały. Zapała do przodu, do Tapio. Tapio znowu nie przejął podania od Zapały i będzie uwolnienie.
krążek dla Sanoczan. Rąpała. Niedokładnie Bogusław Rąpała i teraz mogą to wykorzystać do wytężenia. Uwaga, bardzo groźnie, jeszcze tam dobitka próbował Różański z najbliższej odległości, ale nie powiodła się tutaj ta akcja Jarosławowi Różańskiemu. I tylko jęk zawodu kibiców, którzy dzisiaj pofatygowali się na miejską halę lodową w Nowym Targu, ażeby oglądać ten dzisiejszy mecz. Gra będzie wznawiana po lewej ręce Ondreja Raszki do końca drugiej tercji, 7 minut 40 sekund. Roberts. Ładnie zrobił to Roberts. No teraz Raszka był bliski tego, ażeby przepuścić ten krążek przy swoim lewym słupku, ale ostatecznie połapał się w tym wszystkim czeski golkiper w barwach nowotarskiego Podkala. Wielkiewicz. Wielkiewicz ładnie w swoim stylu za bramką. Próba nagrania do Neupauera. No dosłownie centymetrów zabrakło, ażeby Neupauer przejął tą gumę i mógł stworzyć groźną akcję pod bramką Sanoczan. Jeszcze Wielkiewicz. Neupauer ładnie teraz pod bandą próbował sobie przełożyć krążek, ale na posterunku sanocka defensywa. Biały. Zarotyński atakowany tam przez Sanoczan i jeszcze tutaj Nowotarżanie. Wielkiewicz zamarkował strzał. Uwaga, gdzie jest gol! Przepiękna teraz bramka. No rozklepali Sanoczan, Nowotarżanie i Damian Zarotyński dołożył łopatkę kija, lokując krążek pod poprzeczką Misiaena i na 6 minut i 43 sekundy przed końcem drugiej tercji spotkania Nowotarżanie prowadzą 4-1. No trzeba tutaj pochwalić bez wątpienia tę trzecią formację za to, co teraz zrobili. Ładnie tutaj rozklepali sanocką defensywę i dzięki temu Nowotarżanie prowadzą 4-1. Podhale. Zapała. Zapała lewą stroną, przeciska się tam pod bandą. Jest Tapio. Zgubił przez chwilę krążek jeden z Sanoczan. Jeszcze tam Nowotarżanie pobudzeni zdobyciem tej czwartej bramki. Walczą o krążek pod bandą. Jokila był bliski przejęcia krążka. Kostecki strzał, dobrze teraz parkanem Raszka. Jokila rozglądnął się, komu mu tu podać, ale Finn w barwach nowotarskiego Podkala sam postanowił kontynuować tę akcję. No i nie do końca mu się to opłaciło. Strzyżowski prosto w Raszkę, a Raszka teraz dosyć niepewny tej swojej interwencji. Ostatecznie z 2 metry od swojej bramki mrozi gumę Ondrej Raszka. Aleksiuk na drugą stronę. Jest tam Tomasik. Tomasik do przodu, do Wronki. Ten dobrze próbował przejąć to podanie. Aleksiuk. Dobrze teraz o bandę z wykorzystaniem Wronki. Wronka dociskany teraz, ale nie będzie kary. Już Sanoczanie w kontrataku.
Uwaga, może być teraz groźnie. Raszka przewracany. Tam jeden z Sanoczan wpada do bramki. Teraz dopiero sędzia przerywa wszystko i będzie gwizdkiem i będzie kara. A tym, który przewinił po stronie nowotarskiego Podhala, był Damian Tomasik. 2 minuty teraz szans dla przyjezdnych na to, ażeby zdobyć swojego drugiego gola w dzisiejszym meczu. Już od razu wznowienie dla Sanoczan. Strzał ponad bramką Andrzeja Raszki. Nie utrzymali Sanoczanie krążka we własnej tercji. Sprul do Ćwikły. Ćwikła dynamicznie wprowadza krążek. Będą próbowali założyć hokejowy zamek. Danton. Mike Danton. Nie decyduje się Kanadyjczyk na strzał. Jeszcze Danton na drugą stronę. Dobrze tutaj próbował wypatrzyć Robertsa. Ten ładnie atakowany przez Neupauera. I uwaga, i będzie nawet kontratak w wykonaniu Podhala. Strzał. Jeszcze tam dobitka. No mogło to teraz zaskoczyć Misiaena, ale ostatecznie nie ma gola w liczebnym osłabieniu dla Nowotarczan. Danton. Biały teraz walczy o krążek. Na linii jest Roberts i znowu teraz tym razem Zapała, zdobywca 2 goli w posiadaniu krążka. Zapała. Zapała holuje gumę. Wściekle tam atakowany przy bandzie przez tłum Inena. Przewraca się Zapała bez kary. No tym razem to Sanoczanom nie układa się ta gra w przewadze. I teraz jeszcze Sanoczanie bliscy popełnienia błędu. 6 na lodzie. Sekund i z ławki kar powróci Damian Tomasik. Kostecki. Prowadzenie krążka przez Roberta Kosteckiego. Salija. Salija ładnie tam strącał przed bramką Raszki. Raszka nie złączył parkanów. Teraz dopiero gdzie jest krążek? Duże zamieszanie. No i teraz o dużym szczęściu mogą mówić Nowotarżanie, bo w tym dużym zamieszaniu pod bramkę Andrzeja Raszki goście z Podkarpacia mogli bez problemu tutaj zdobyć drugiego gola, no ale ostatecznie tak się nie stało. I właśnie teraz Damian Tomasik melduje się już na lodzie z ławki kar. Strzyżowski, tylko wstrzelenie krążka. Teraz prosto w Raszkę i będzie spalony rozmyślny. Gra przenosi się, rzecz jasna, pod bramkę Jasona Misiaena. 2 minuty i 35 sekund jeszcze pozostaje do zakończenia drugiej odsłony spotkania. Wynik 4-1 na rzecz nowotarskiego Podhala. I już Sanoczanie wprowadzają krążek do tercji obrony i Podhala. Olearczyk. Walczy teraz ten młody zawodnik Sanoka o krążek, ale traci tutaj gumę na rzecz Zarotyńskiego. Ładnie teraz to próbował zrobić Damian Zarotyński, zdobywca 4. bramki. Wielkiewicz pod bandą z Olearczykiem. Krążek jednak wraca do Mrugały. Zapała uruchamia teraz Wielkiewicza. Wielkiewicz nie zdołał tutaj przemknąć, przecisnąć się między 2 obrońców Sanoka. Ale jeszcze Nowotarżanie. Zapała. Tym razem Raszka musiał interweniować kijem, bo krążek zmierzał w światło jego bramki. Tapio. Tapio z ostrego kąta strzał. No i przepięknie teraz broni mocny strzał Giusego Tapio Jason Misiaen. A do końca drugiej tercji minuta i 16 sekund. No ciekaw też jestem, czy
w ramach jeszcze tej drugiej odsłony oglądać będziemy jakieś trafienia z jednej i z drugiej strony. No to się okaże. Jeszcze minuta i 16 sekund. Uwaga! No właśnie teraz Wronka mógł być tym, który po raz piąty trafił do bramki Sanockiej, ale nie udała mu się ta sztuka. Ale jeszcze Patryk Wronka. Wronka w asyście obrońców. Ambitnie walczy o krążek. Teraz właśnie Sanoczanie w kontrataku. Już. Strzał. No byli blisko Sanoczanie zdobycia drugiej bramki. Danton i Ćwikła. Roberts do przodu. Jeszcze Roberts, wstrzelenie krążka, jest Aleksiu i będzie kara. Jeszcze będzie kara. No. Chyba będzie obustronne wykluczenie. Tak jest, widzę tutaj z jednej i z drugiej strony otwierają się drzwiczki do boksu ławki kar. Wołodymir Aleksiuk po stronie nowotarskiego Podhala, kto po stronie Sanoczan? Danton, Michael Danton. A więc tutaj na 25 sekund przed końcem drugiej tercji troszkę zaiskrzyło i mamy obustronne wykluczenie. I na tafli zestaw dogrywkowy. Kostecki. Kostecki ambitnie tutaj walczy o krążek. Nie udała mu się ta sztuka. Jeszcze Podhale. Uwaga, teraz groźna sytuacja. Podhale strzał. Nie ma gola, nie ma gola. A tym, który teraz próbował pokonać Misjaena, był Joni Haverinen, a więc obrońca. Ale Haverinen jest właśnie z tego znany. Jest znany ze swoich zapędów ofensywnych, co zresztą niejednokrotnie przynosiło skutek w postaci bramek dla nowotarzan. Jeszcze 9 sekund i syrena zakończy drugą tercję spotkania. Jeszcze wznowienie dla nowotarzan. Jokila. Jokila do Jaśkiewicza. Strzał obok słupka bramki Misjaena. Czy coś tu się jeszcze zdarzy? No raczej już chyba nie, bo właśnie teraz syrena kończy drugą tercję spotkania. A podczas tej drugiej tercji do bramki trafiali dla nowotarżan Damian Zarotyński, natomiast dla Sanoczan Artur Saria. Drodzy Państwo, my słyszymy się za około kwadrans. Pozostańcie Państwo z nami. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl.
Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. A my, drodzy Państwo, wracamy na Miejską Halę Lodową w Nowym Targu na trzecią tercję. Przypomnę, po pierwszych dwóch to miejscowe Podhale prowadzi z drużyną z Podkarpacia 4-1. Trzecią tercję rozpoczynamy w składzie personalnym 4-4. To jest skutkiem kary, która oczywiście została nałożona podczas drugiej w końcówce drugiej tercji. A taki stan rzeczy jeszcze utrzyma nam się przez równą minutę. I już Sanoczanie. Roberts. Roberts do Ćwikły. Ćwikła ostry kąt. Strzał. Nie pokonał tym strzałem Ćwikła Ondreja Raszki. Teraz zmiany w locie w obydwu zespołach. Łominen. Strzelenie krążka. Był tam Strzyżowski. I teraz Podhale w kontrataku. Tomasik. Strzelenie krążka. Z drugiej strony jest Bryniczka. Atakowany teraz wściekle przez Robertsa tam przy bandzie. Wyłuskał teraz Wronka krążek. Wronka. Przewracany tam jeden z Sanoczan właśnie przez Wronkę, ale zdaniem sędziego nie było w tym wszystkim mowy o jakimś tam faulu. Aleksiuk i Mike Danton wracają właśnie teraz z ławki kar i obydwie drużyny już w pełnych zestawieniach. Nowotarżanie teraz wprowadzają krążek. Neupower, co zrobi Neupower? Zagranie do Łabuza, Łabuz strzał, prosto w nogi Zarotyńskiego. Neupower, zagranie do Wielkiewicza, Wielkiewicz nie opanował teraz krążka i Sanoczanie będą próbowali przeprowadzić kontratak. Śliwiński ciągle utrzymuje się przy krążku, teraz Rąpała przychodzi mu Sukurs, ale Mrugała jest na posterunku i zagrywa do Zapały, który już momentalnie w asyście, ale uwaga, Krzysztof Zapała i gol, a więc hat-trick w wykonaniu Krzysztofa Zapały w dzisiejszym spotkaniu. Więc na 17 minut i 23 sekundy przed końcem trzeciej tercji spotkania, wynik 5-1, a z boksu nowotarskiego poleciały na lód czapki. No, można powiedzieć, że tutaj Krzysztof Zapała powoli pogrąża swoich byłych kolegów, no bo przecież Zapała spędził trochę czasu w Sanoku, a teraz po przeciwnej stronie barykady w swoim macierzystym klubie Zapała zdobywa bramki właśnie dla nowotarskiego Podhala. Wronka, Patryk Wronka holuje teraz długo. Krążek Wronka, jest Różański, czy nowotarżanie przejmą teraz krążek, Wronka, dociskany teraz
do bandy Patryk Wronka. Ale Wronka dobrze teraz znalazł się tam, gdzie być powinien Patryk Wronka. Jeszcze Nowotarżanie utrzymują krążek tercji obronnej. Różański, no niezbyt było to dokładne zagranie 39-letniego kapitana Szarotek. Teraz dobrze z kolei Sanoczanie. Próba prostopadłego zagrania wzdłuż bramki. Zmiany teraz w locie w obydwu zespołach i Nowotarżanie będą próbowali skonstruować akcję, która przyniosłaby im gola. I właśnie teraz Mrugała do przodu. Nie przejął tego krążka Wielkiewicz. No teraz już spoglądając do boksu Nowotarskiego Podhala, trener Ziętara ogląda to spotkanie z większą dozą spokoju, no ale trudno się mu dziwić, bo przecież jego drużyna prowadzi dosyć pewne 5-1. Uwaga, jeszcze teraz Podhale bliskie podwyższania tego rezultatu. Strzał, no nie był teraz pewien Misjaen, gdzie zmierzał ten krążek, ale Zarotyński miał tutaj zbyt ostry kąt, żeby... Uwaga, no zupełnie teraz zaspał Filip Wielkiewicz i nie połapał się w tym wszystkim Kojot, a mogło być już 6-1. Równo 15 minut pozostaje do zakończenia trzeciej osłony spotkania. 5-1 to wynik, który na obecną chwilę widnieje na tablicy świetlnej. Teraz zamieszanie pod bramką. Z kolei Łabus nie zorientował się, gdzie jest krążek. Mogą wykorzystać to Sanoczanie. Demkowicz na drugą stronę. Wstrzelenie krążka. Broni Raszka. No nie, wypluł teraz Ondrej Raszka ten krążek przed siebie. Demkowicz wrzuca teraz krążek Demkowicz, ale nie był zasłonięty Ondrej Raszka i bez problemu widział, dokąd zmierza ten krążek. A na innych taflach lodowych w Bytomiu Polonia prowadzi 5-1 z SMS-em U20. W Jastrzębiu ciągle 4-0 dla tamtejszego JKH GKS-u. W Tychach mistrzowie Polski prodzą 3-1 z Komar Krakowią. A w Toruniu naprzód wyszedł na prowadzenie i prowadzi 5-3 z miejscową Nestą Mires Toruń. A my mamy kolejne uwolnienie. Wznowienie tym razem dla Sanoczan. Roberts. Roberts do przodu. Nie uda się chyba tutaj zawiązać akcji ofensywnej Sanoczanom. Nowotarżanie ładnie teraz wymieniają między sobą krążek. Haverinen, Joni Haverinen dobrze wypatrzył tam Jussiego Tapio, ale temu nie udało się wprowadzić krążka do tercji obronnej Sanoczan. Jaśkiewicz na drugą stronę do Haverinena, ten odgrywa do Jokili. Zapała, dobrze teraz Zapała spacyfikowany tam na czerwonej. Jest Jaśkiewicz, Jaśkiewicz strzał. Dobrze tutaj obronił ten strzał Jaśkiewicza Misjaen. Uwaga, dobrze teraz Raszka poradził sobie z tym strzałem. Już szybki kontratak, Zarotyński blokowany w tej sytuacji. No doskonale teraz dostał podanie Neupauer, ale no nie siadł mu ten dobrze krążek na łopatce kija i nie ma 6. trafienia dla Nowotarżan. Wielkiewicz, nagranie przed bramkę. Jest Zarotyński, jest Neupauer. Ale teraz krążek w posiadaniu Sanoczan. Mrugała teraz dobrze spacyfikowany przy bandzie i teraz ofiarnie ciałem Sebastian Łabus nie dopuszcza do tego, ażeby podanie dotarło do jednego z Sanoczan.
leży tam pod bandą, ucierpiał, omrugała w tej starciu, nie podnosi się nowotarski obrońca. No miejmy nadzieję, że nic poważnego tutaj nie stało się Mrugale. No chyba będzie potrzebna tutaj jednak pomoc medyczna. Tak teraz właśnie się dzieje, na lód wkraczają służby medyczne, które zabezpieczają dzisiejszą imprezę. No ciągle tutaj Mrugała leży na lodzie, no nie wygląda to za dobrze. Z niepokojem również na całą tę sytuację spogląda Marek Ziętara. No. Teraz dopiero w asyście swoich kolegów Mrugała opuszcza lodową taflę. No. Widać wyraźnie, że Mrugała ma tutaj podniesioną jedną nogę, a więc nie wiem, co tam mogło się stać. No wyraźnie tutaj cierpi Mrugała, to nawet nie ma o czym mówić. No poczekamy na jakieś komunikaty z obozu nowotarskiego Podhala. Wracamy teraz do gry. Wronka do Różańskiego. Różański ładnie przedziera się lewą stroną, ale szybko spacyfikowany przez Rąpałę. Ładnie tam Wronka teraz powalczył ciałem. Dobrze, teraz nagrywali. Różański z Wronką do nadjeżdżającego Bryniczki, ale ten nie zdołał opanować tego podania i już kolejna akcja. Ładnie próbował zrobić to teraz Kasper Bryniczka, ale nie udała mu się ta sytuacja. Ole Arczyk nie przejął ten młody zawodnik. No i teraz Wiliusz machnął się z tym strzałem. Wiliusz, a mogło być groźnie. Teraz gdzieś tam krążek podskakiwał w okolicy boksów zmian. Roberts na środek. Nie przejął tego krążka biały. Danton. Mike Danton do przodu. Czekał na niego tam biały. No znowu nie porozumieli się tutaj sanoczanie. Jest Roberts. Roberts ładnie sobie przekłada ten krążek. Roberts. No i power do przodu do Wielkiewicza. Wielkiewicz. Atakowany teraz tam Wielkiewicz przez sanocką obronę. Zarotyński. Zarotyński. No troszeczkę to Damian Zarotyński, zdobywca czwartej bramki w dzisiejszym meczu, chaotycznie zrobił. I korzystają na tym właśnie sanoczanie. Ćwikła. Ćwikła wjechał z akcją, ale w tym przypadku był spalony. Do końca trzeciej odsłony, drodzy Państwo, 10 minut 57 sekund. Wynik 5-1 dla nowotarskiego Podhala. Zapała powalczy tam Krzysztof Zapała o ten krążek. Jarmo Jokila nie zdołał sięgnąć tego krążka i strzelnie gumy przez sanoczan w okolice bramki Andrzeja Raszki. Jokila na środek do Zapała. Gdyby był dosłownie jakieś 20 cm bliżej, opanowałby ten krążek i byłby bliski zdobycia swojego czwartego gola w dzisiejszym spotkaniu. No, teraz z kolei trochę niefrasobliwości wkradło się tutaj w poczynania nowotarżan i mógł Raszka być zaskoczony tym strzałem. Jest Wronka, niezmordowany Patryk Wronka w swoim stylu, szarżuje na bramkę. Wronka, próba zagrania, ale nie było tam nikogo z kolegów, żeby przejąć to podanie. Jeszcze Wronka tutaj ambitnie próbował zatrzymywać krążek w tercji obronnej sanoczan. Tomasik do przodu, do Wronki. Wronka
Z powrotem do Tomasika Lużeński. No już teraz Sanoczanie. Wilusz, strzał, dobrze parkanem Raszka. Znowu Sanoczanie. Potężna bomba Demkowicza, ale nad bramką Raszki. Zmiany teraz w locie w obydwu zespołach. A do końca trzeciej tercji równo 9 minut. Biały strzał prosto tutaj do łapawicy Ondreja Raszki. Sprul tylko ogranicza się tutaj do wstrzelenia krążka. Czy skorzystają na tym nowotarżanie? No udaje im się wypchnąć Sanoczan z tercji obronnej. Jest Roberts. Roberts ładnie tutaj dynamicznie przekłada sobie krążek. No i już kontratak. Wielkiewicz. Wielkiewicz ma za Rotyńskiego. Wielkiewicz. No troszeczkę przekombinował w tej sytuacji popularny Kojot. Mógł bez problemu podać do dobrze, lepiej znajdującego się za Rotyńskiego, ale ta akcja to już historia, bo teraz jesteśmy pod bramką Raszki. No i teraz będzie kara techniczna, 6 na lodzie. A więc na 8 minut i 12 sekund przed końcem trzeciej tercji spotkania nowotarżaną przydarza się błąd i kara techniczna. 6 na lodzie, a będzie ją odsiadywał Damian Zarotyński. A więc i tym razem 120 sekund szans dla podopiecznych Tomasza Denkowicza na zdobycie drugiej bramki. Jak na razie nowotarżanie. Utrzymują się przy krążku. Teraz Jaśkiewicz wystrzeliwuje krążek z własnej tercji. No i Sanoczanie na nowo będą musieli wjechać i założyć hokejowy zamek. Tuominen. Strzelenie krążka w wykonaniu Tuominena. Zapała. Zapała poszanował krążek. Czy wyjdzie tutaj Zapała? Teraz chyba zahaczany był w tej sytuacji Krzysztof Zapała, ale sędzia nie przerywa gry. No lecą tutaj, płyną sekundy z kary Zarotyńskiego. Nie udaje się Sanoczanom założyć hokejowego zamka. Są co rusz wypychani z tercji obronnej nowotarskiego Podhala. Biały prawą stroną. Jest Danton. Danton rollingiem po bandzie, ale krążek ciągle utrzymuje się w tercji obronnej Podhala. No teraz dopiero Sanoczanie uspokoili grę. Założyli hokejowy zamek. Robert strzał. Raszka przed siebie. Jeszcze tam będzie dobitka pod parkanami. Próbu wciśnięcia tego krążka. Teraz bezpańska guma. Robert strzał. Słupek. A jednak nie. Czyżby gol? Tak, gol. No miałem wrażenie, że odbił się ten krążek od słupka, jednak nie. Roberts przymierzył i zdobył swojego drugiego gola. Sędzia pokazał tutaj wymownym gestem, że krążek wpadł do środka, a więc na 6 minut i 33 sekundy przed końcem trzeciej tercji spotkania Sanoczanie wykorzystują grę w przewadze i zdobywają drugiego gola. No czasu jeszcze Sanoczanie mają sporo, bo 6,5 minuty, a więc tutaj licząc musieliby zdobywać co najmniej jedną bramkę na 2 minuty, żeby wyrównać tutaj stan rywalizacji tego spotkania. No ale pytanie jest tutaj inne, czy stać ich na to.
Zarotyński. Próba nagrania krążka. Dopadł go tam Wielkiewicz. Wielkiewicz. Popularny Kojot. No, teraz przewraca się i chyba nie ma kary. Sędzia, tak jest. Niewzruszony w tej sytuacji pan Paweł Breska nie dyktuje kary, a tymczasem Sanoczanie potężnie teraz próbował swoich sił. Chyba to był Olearczyk. Tak jest, Olearczyk. Ale nie zdołał tutaj pokonać Raszki, ale teraz Zapała dopadł tutaj gumy. Zapała, strzał z ostrego kąta. Do boku Misiajen. No Sanoczanie jakby troszkę tutaj złapali wiatru w żagle i będą próbowali szybko zdobyć trzeciego gola, no ale nie w ten sposób. Tułomin nie zdołał utrzymać krążka w tercji obronnej Podhala. Strzał teraz z ostrego kąta i dobrze tam dociska parkan Ondrej Raszka i na 4 minuty i 55 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji spotkania wynik 5-2 na rzecz nowotarskiego Podhala. Różański teraz próbował powalczyć o gumę. No nie będzie chyba uwolnienia. Nagranie przed bramkę Raszki. Raszka nie wie do końca, gdzie jest krążek. Zdezorientowany teraz był w tym wszystkim Ondrej Raszka i mógł go ten strzał, to wrzucenie krążka na jego bramkę zaskoczyć, no ale ostatecznie nie daje się pokonać po raz trzeci Ondrej Raszka. Wznowienie dla Sanoczan. Strzał. Prosto jednak w łapawice Ondreja Raszki. Queen's Prul. Cztery minuty i 31 sekund pozostaje do zakończenia trzeciej tercji spotkania. Co zrobią Sanoczanie? Roberts, wstrzelenie krążka. Podhale było teraz bliskie przeprowadzenia kontrataku. Może teraz, uwaga, strzał Wielkiewicz, ale prosto w parkan Misiaena i teraz chyba będzie kara. No, tak jest, nieprzepisowo zatrzymywany tam jeden Sanoczan, Mike Danton. Już drzwiczki do boksu, ławki kar Podhala otwarte. Kto tym razem zasiądzie? Maciej Sulka. A więc na 4 minuty i 5 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji Sanoczanie zagrają w liczebnej przewadze. Jeszcze tutaj będą mieli szansę w tym meczu. Nie skreślajmy ich, bo gdyby teraz zdobyli trzecią bramkę, no to mogliby tutaj spokojnie odrobić ten dystans. No ale zobaczymy, jak tutaj zrobią to podopieczni Tomasza Denkowicza. Na razie będą musieli wjechać w tercję obronną Podhala i założyć hokejowy zamek. Tułominen, wstrzelenie krążka. Jest tam Strzyżowski. Nowotarżanie dobrze się bronią. Haverinen teraz wystrzeliwuje krążek. Jest tam Jokila. Czy zdąży Jarmo Jokila? No nie zdążył teraz fiński napastnik w barwach Podhala za tym podaniem. Kostecki teraz uspokaja grę, będzie próbował założyć hokejowy zamek. Na drugą stronę krosowe podanie. Tułominen jest na niebieskiej, strzelnie krążka. Zasłonięty był tam Ondrej Raszka, ale krążek był posyłany obok jego świątyni. Sanoczanie jak na razie utrzymują się tutaj przy krążku w tercji obronnej Podhala. Azari,
sygnalizuje, że jest wolny. Teraz zjeżdża Azali do środka. Tuominen prosto w obrońcę Podhala. Bryniczka, jeszcze tam trwa walka o krążek. Teraz dopiero Nowotarżanie ekspedują gumę z własnej tercji i mogą się jedni i drudzy właśnie teraz zmienić. Azali. Azali na środek. Uwaga, jest cichła. Czy zdecyduje się na strzał? Czy trzyma teraz gumę? No, Raszka teraz musiał zwijać się. Bo mógł ten krążek zmierzać tam wprost do jego bramki. Jeszcze 15 sekund i powróci Sulka. No i Power. Teraz udaje się temu zawodnikowi wystrzelić krążek. Sulka już gotowy do wyjścia z ławki kar. I teraz właśnie Maciej Sulka wskakuje na taflę lodową, a tymczasem Podhale. No i Power jeszcze przy krążku. No i Power strzał. Uwaga, gdzie jest krążek? Krążek na bramce. No coś niesamowitego. Sędzia dopiero teraz przerywa gwizdkiem całą tą sytuację. No i Power teraz dostaje porcję braw od kibiców za tę właśnie akcję, którą sobie sam wypracował. No ale krążek ostatecznie nie zatrzepotał w siatce, a znalazł się na siatce. No ale za to niestety punktu, czy też go bramki przyznać się nie da. Minuta i 54 sekundy do końca trzeciej tercji spotkania. Wynik ciągle 5-2. No w niedzielę, przypomnę, przed Nowotarżanami również ciężka przeprawa na własnym lodowisku z aktualnym mistrzem Polski, który awansował do finału Pucharu Kontynentalnego. Więc tutaj Nowotarżanie będą mieli dosyć ciężkie zadanie do wykonania. A my już serdecznie zapraszamy na transmisję z tego meczu w niedzielę o 18. Tymczasem do końca dzisiejszego spotkania równo 1,5 minuty. Gra teraz przeniosła się do tercji neutralnej. Kostecki zapałą, górą zapała. Haverinen do zapały. Zapała ładnie przedziera się tutaj prawą stroną, ale spacyfikowany ostatecznie Krzysztof Zapała. I Nowotarżanie od nowa będą tutaj konstruowali akcję ofensywną. Jokila do przodu do Tapio, Jussi Tapio, Tapio strzał, odbija przed siebie Michelin, jeszcze tamten krążek gdzieś odbijany od obrońców, Haverinen, ładnie teraz Haverinen, Jokila, no mógł teraz zagrywać Jaromo Jokila do Tapio, no ale ostatecznie nie udała się mu ta sztuka, jeszcze tutaj Sanoczanie nie składają broni, a do końca trzeciej tercji 45 sekund. Krzyżowski, Tuominen pokazują, że są wolni. Jest Kostecki. Krążek teraz opuszcza tercję obronną Podhala. 30 sekund i zakończy się trzecia tercja. No i chyba już tutaj trzeba powoli mówić w tych kategoriach, że to Nowotarżanie zapiszą sobie dzisiaj 3 oczka w ligowej tabeli. I właśnie będą mogli w niedzielę przystąpić do tego jakże ciężkiego meczu z mistrzem Polski. Uwaga, jeszcze nie koniec. Wronka. Tak dalej przed bramkę Bryniczka. Cały gol! Na 6 sekund Kasper Bryniczka po fantastycznym podaniu Patryka Wronki lokuje krążek przy prawym słupku Jasona Misiaena. I koniec końców to Podhale. No już trzeba powiedzieć, wygrywa dzisiejsze spotkanie 6-2. Także przepiękny tutaj ostatni akord w wykonaniu nowotarskich szarotek. Na pewno to zwycięstwo podbuduje i umocni ich morale przed niedzielnym meczem. I 3 punkty w ligowej tabeli, tak jak już powiedziałem, stają się faktem. Jeszcze tutaj 6 sekund pozostaje do zakończenia tego meczu. Jeszcze tutaj Tomasik, ale to tylko tak na już dokończenie, dogranie. I właśnie teraz syrena kończy
całe dzisiejsze spotkanie, w którym, przypomnę, Nowotarskie Podhale wygrywa u siebie na własnym lodowisku z Ciarko PBS Bankiem STS Sanok 6-2. My powoli już będziemy się z Państwem żegnać. Zapraszam serdecznie na niedzielny mecz, który będziemy dla Państwa transmitować od godziny 17:55. A za dzisiaj dziękuję już Państwu serdecznie. Jonasz Burak, kłaniam się nisko i dobrej nocy. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. Yeah.